Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Mateusz Franciszek. Proszę wybaczcie, ale będę się posługiwał troszkę kartkami, gdyż nie jest moją codziennością występować publicznie i troszkę może mam lekkiego stresa. Dawno tego nie robiłem. Może dwa słowa o sobie opowiem. Aktualnie przyjechałem z Beskidu Niskiego na pograniczu Bieszczad, gdzie mieszkam od 9 lat. I od 9 lat mieszkam w barakowozie, od 5 bez prądu żyję. Można by dużo mówić, czym się też poniekąd zajmuję, bo mam wszechrodne zainteresowanie. O, się stresuję. Zaraz muszę poddychać i będzie lepiej. Dobra, dzięki. Skąd się wzięła w ogóle ta idea i koncepcja na to, co właśnie widzicie? Przygotowałem dwa plakaty. Zaraz do nich podejdę i będę omawiał. Wzięła się z życia. Z tego, że po prostu od tych 9 lat, gdzie mieszkam na tym Podkarpaciu, a pochodzę ze Śląska w ogóle, z Górnego, starałem się stworzyć coś na model, jak myślę, że większość tutaj obecnych, samowystarczalnego gospodarstwa, funkcjonującego na fajnych, ekologicznych i holistycznych zasadach, tak to bym ujął. No i gdzieś tam staram się to robić. Od 3 lat, odkąd weszłem w projekt AgriNatury, która, jak Państwo pewnie tutaj wiecie, daje drzewka starych odmian i mam taki mały sad półhektarowy, gdzie ponad 100 drzewek owocowych uprawiam, krzewów i oczywiście też warzywa, zioła wszelakie i wszystko co dobre z natury. Koncepcja ta narodziła się, gdyż mocnym tematem, jaki w życiu chcę cały czas podejmować, jest współpraca z drugim człowiekiem, gdyż jesteśmy istotami społecznymi. I myślę, że tu dużo w tych tematach, po to się tu spotykamy. I gdzieś narodziła mi się ta wizja, jakby to można polepszyć i ulepszyć jakby funkcjonowanie to. Stworzyłem taką właśnie piramidę, jak wiele jest piramid. Zaraz ją wam przedstawię. Koncepcja właśnie wzięła się z holistycznego podejścia do życia, jako... O, muszę się posiłkować, przepraszam, kartkami, bo teraz jednak ten... Jako funkcjonowaniu w tej strukturze społecznej, jaki jesteśmy, na tej jedynej ziemi, którą mamy. I dla mnie fundamentami najistotniejszymi w życiu, którymi się kieruję, są wartości moralne. Przepraszam. Do których zaliczam i myślę, że dużo osób, które mają poczucie jakichś wartości moralnych, zalicza. I tu myślę, że nie będę już przybliżał, na czym bazuje RWS, bo Monika ładnie to powiedziała wszystko, ale zaufanie, szacunek, życzliwość, wiarygodność, przejrzystość, odpowiedzialność, suwerenność żywnościowa i agroekologia zaliczyłem do fundamentów, na których można zbudować stabilny system, którego dzisiaj brakuje po... No tu wypatrzyłem takie hasła, dzisiaj jest ten wszechobecny wyzysk, prawda? Na tych fundamentach, no właśnie, jeszcze może tak nawiążę, przepraszam za ten taki mój chaotyczne skakanie, taki mam umysł. W tej koncepcji wykorzystałem dużo zagadnień. Z wykształcenia jestem technikiem, więc wszystkie te zagadnienia są mi obce, nigdy się nie uczyłem, nie studiowałem tych rzeczy. To, że moje gdzieś zainteresowania wynikają z tego, bo jest to wszystko spójne, jako jedna całość i trzeba właśnie holistycznie do tego podchodzić. Ja tu może je wymienię, jakie dziedziny musiałem jakby, czy chcąc, nie chcąc, przewertować, żeby to miało spójność. Więc to jest antropozofia, antropologia, ekonomia, socjologia, metodyka, marketing, planowanie, zarządzanie, filozofia, logistyka, metodologia, strategia, administracja, informatyka, wizja moje oczywiście, ekologia i rolnictwo. Jak widzicie, jest tego bardzo dużo. Tu trzeba by sztab ludzi. Ja jako jeden człowiek nie daję rady. I to jest może taki troszkę też apel tutaj o właśnie tą szerszą współpracę. I dużo się mówi o tym, żeby uzyskać tą masę krytyczną. Ja wam chcę powiedzieć jedno, że masa krytyczna już dawno została przekroczona. Dziękuję. Z tym, że my jako nie mamy tego sieciowania, budzimy poniekąd tak ślepo, że każdy robi te struktury, ale brakuje nam tej spójności, tej więzi społecznej.
I dlatego ja jako fundament właśnie te wartości moralne to jest podstawa. Na nich, jeśli je będziemy wyznawać, możemy budować cokolwiek, mówiąc tu o jakiejkolwiek współpracy. Dodałem element pieniądza równoległego. Nie jest to moja idea, jest to stara idea już 100 lat temu przedstawiana przez ekonomistów i do dzisiaj cały czas obalana. Niestety stary model ekonomii oparty na popycie i podaży jest nieaktualny, gdyż to on się opierał na tych niedostatkach, brakach, które były w tamtym wieku ubiegłym. A dzisiaj musimy na nowo zrobić nowy system, w ogóle dużo systemów, można powiedzieć, trzeba by obalić, ale nie walczmy, a próbujmy, ja to nazwałem, dwutorowo działać w tym systemie, ale stworzyć własny taki suwerenny inny system obok, który jest możliwy. Jest możliwy po wiele przykładów. Może to nam ukazać. Temat jest bardzo, no, zagłębiać by trzeba się w niego i ja bym proponował tu na spotkanie, które będzie w maju odnośnie finansowych aspektów, jeśli byście byli zainteresowani pieniądzem równoległym, zaprosić takiego człowieka jak Krzysztof Lewandowski, który jest, można powiedzieć, anarchistą, ekonomistą, czy jakkolwiek tam, i może większość z was widziała taki spot reklamowy odnośnie pieniądza równoległego, który wypuściła bodajże fundacja... Marku, pamiętasz fundację? Nawigatorzy Jutra, dokładnie. I tam Krzysztof Lewandowski, można powiedzieć, był tym głównym ekonomistą. Więc jeśli będziemy oparci o fundament tych wartości moralnych, możemy użyć jako narzędzia pieniądza równoległego bądź pieniądza lokalnego, barteru bądź pracy jako waluty. To jest narzędzie. I oparte na tych wartościach i posługując się tym narzędziem, możemy użyć spoiwa, ale żeby to spoiwo dobrze lepiło i umiało nam to sprawnie pokleić, potrzeba takich elementów jak solidarność, dobra komunikacja, bardzo dobra współpraca i gospodarność nasza. Więc tu kolejny etap, który uważam, że jakby trzeba i nawet musimy, no, będąc istotami czy tworząc grupy społeczne, musimy w taki właśnie, a nie inny sposób funkcjonować. Dopiero jak już będzie ta należyta komunikacja, współpraca, możemy użyć materiałów, zasobów i najważniejszymi i chyba najcenniejszymi zasobami, jakie mamy na dzień dzisiejszy, jesteśmy my sami, zasoby ludzkie. Napisałem tu pokrótce, to są hasłowe wszystko. Oczywiście to jest temat tak obszerny, może na następny raz jakoś gdzieś, czy będzie ten portal, który by bardzo ułatwił. Postaram się zrobić coś w formie właśnie jakiegoś przewodnika, takiego, żeby bardziej opisać to, nie? Ale człowiek, społeczność, wspólnota to są takie zasoby, których mamy, no, to sami widzicie, nie? Ilu nas jest, nie? To jesteśmy zasobami i dzięki i wyłącznie właśnie solidnej tej współpracy, komunikacji możemy coś zrobić. Na samym wierzchu, co jest dla mnie najważniejsze i takie moje wartości, którymi się kieruję w życiu, jest dobro wspólne. Jeśli postawimy zysk, jak to jest dzisiaj w tych piramidach finansowych, które znacie, to nie zadziała, bo chyba widzicie i zdajcie sobie sprawę, jak to funkcjonuje. Więc dobrobyt, obfitość i dobro wspólne są tymi ideami, które zawarłem na samym szczycie. Tu jeszcze takie stworzyłem, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, czy coś, że ja jako nasze ego, które jest tym fundamentem, poprzez powzrost, takie hasło, dążymy do ja jestem, jesteśmy. Jesteśmy to, co daje nam rezultat, cel, czyli jesteśmy tą siłą. Dobrze, bo ja tak myślę, nie wiem, czy tutaj ogarniacie, co mówię, ale... Jestem mocno taki zakręcony filozof. W lesie żyję i po prostu, no, ciężko mi czasem się odnaleźć. Dziękuję. W każdym razie, co chciałbym jeszcze dodać? Proszę? Tak, tak. Konkretny model. Muszę być tak, konkretny. Wypisałem troszkę tych haseł i uważam, że bardzo istotne i ważne są takie hasła i tu napisałem: społeczeństwo nie istnieje, lecz staje się, więc
to, co, o czym mówię, nie ma tego modelu, my musimy go wypracować. Wypracować poprzez właśnie te wartości, taką jakby zależność czy piramidę. I jeśli wypracujemy, to tak jak następne gdzieś hasło pojawiło mi się, doceń się Polaku, a potem doceń innych Polaków. Jesteśmy wspaniałymi ludźmi, którzy mamy, musimy podbudowywać swoje wartości moralne. Wielokrotnie niestety tąszone przez ten system i przez to, co się dzisiaj dzieje. Nie chcę tego tematu wałkować, i bo myślę, że każdy świetnie sobie zdaje świadomość, co się dzieje. Wrócę do moich kartek i może jest coś jeszcze wydruką. Proszę? Dobra, super, że połowa. Więc opowiedziałem już pokrótce i chciałbym, może darło jest naprawdę powiedzieć, że ja tego mam problemy ze streszczeniem troszkę ten, ale chcę opisać, jakbym widział model współpracy bazujący właśnie na RWS-ie. I nie będę mówił o ekonomii, bo się na tym nie znam, ani na innych. Dopiero się uczę i w wieku 37 lat dopiero zaczynam się uczyć ekonomii. Ale to nigdy nie jest za późno, prawda? W każdym razie system, jaki bym widział, żeby wspólnie to działało, to jest utworzenie platformy, jednej wspólnej platformy, o której tu już była mowa i ja myślę, że jeśli się zbierzemy, nie wiem, są na sali informatycy, osoby, które jakby... Zasycha człowiekowi w ustach. Które znają się na chociażby no, w wielu tych dziedzinach, możemy stworzyć niezły zespół i być siłą. I jeśli, nie chcę tu brzydkich słów używać, ale jakby system, który nas w bambuko robi, to my nie róbmy tego systemu w bambuko, ale ten dwutorowy, równoległy system zastosujmy i bądźmy niezależni obok nich, suwerenni. Ja widzę to tak, że jeśli powiedzmy, że znajdujemy się w tej lokalizacji i mamy tutaj poszczególnych rolników, którzy tworzą albo małe grupki, albo są pojedynczy, to zaczynamy się sieciować. Sieciujemy po prostu te wszystkie małe podmioty i gdzieś tam w gminach czy w województwach sobie takie tworzymy małe struktury. Kolejne gdzieś w całej Polsce gospodarstwa, jakby, które właśnie poprzez różne modele. Ja tutaj wymieniłem, jak widzicie, ile możliwości mamy i myślę, że to jest jeszcze niedokończone, bo to od naszej wyobraźni wyłącznie zależy, jakby czym możemy się posłużyć. Ja to tak obrazowo chcę wam przedstawić. Jeśli utworzymy, powiedzmy, takie grupki w całej Polsce i dzięki aplikacjom i na przykład tu możemy stworzyć aplikację, jak ktoś się zna, bo ja bym mógł poświęcić czas, uczyć się 2-5 lat, żeby zrobić aplikację, apkę na ten, ale po co, skoro są ludzie, którzy to potrafią i mogą to zrobić. Więc zróbmy to i ktoś sobie wpisuje w apkę, że jest we Wrocławiu, w okolicach, pokazuje mu, ilu jest rolników i dzięki i tutaj dodatkiem ten pieniądz suwerenny, który by był, który jest możliwy i jest legalny do wprowadzenia w naszym kraju. Tu naprawdę zachęcam do zagłębienia się i zaproszenia Krzysztofa Lendawskiego, który opowie szerzej i bardziej kompetentniej niż ja. Jesteśmy w stanie dzięki temu, powiedzmy nasze nadwyżki czy produkty typu przetworzone jakieś makarony, oleje, robić takie małe grupy producenckie, bardziej może coś takiego i tymi małymi grupkami producenckimi komunikować się z większymi po prostu sieciami w całej Polsce i wtedy myślę, no ja stąd gdzieś jestem, nie? Ja wtedy myślę, że jest to szansa na jakąś strukturę stworzenie. Po tych grubych, ja ostatnie 2 lata też tak wspomnę, jestem absolwentem EULU, czyli Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego i objeździłem z grupą przez te 2 lata całą Polskę, więc jakby tak widzę, co się dzieje i jest mnóstwo tych ludzi. Ta masa krytyczna jest dawno przekroczona, tylko nie mamy wspólnej platformy, która by nas sieciowała. Czasem wielokrotnie o sobie nie wiemy. Ja na przykład jestem freakiem, który nie ma Facebooka. Długo też komórki nie miałem przez 2-3 lata. Da się żyć bez prądu, ale stwierdziłem, ileż można. 9 lat siedzę, tworzę tam ten piękny swój mały ogród w tym lesie, ale stwierdziłem, jestem w stanie to porzucić i aktualnie też jakby któraś osoba była zainteresowana, mam barak 9-metrowy do sprzedania, więc dążę do tego, że tak naprawdę zaczynam nie mieć nic, bo gdy nie mam nic, to jestem tak naprawdę wolny. A jak się ograniczamy wieloma rzeczami, to stajemy się niewolnikami. Niewolnikami technologii, niewolnikami systemu i innych. Ja tu mówię, jeśli chcemy o wolności, wolność jest, to jest w głowie, a nie jakkolwiek, nie? Więc
użyjmy tych narzędzi, ja jestem w stanie używać, kupić sobie taki telefon, używać aplikacji, żeby to się sieciowało, żeby po prostu gdzieś się jedzie, wpisuje, jestem tu, a tu, pokazuje nam rolników. I może chaotycznie to przedstawiam, ale jakby widzę w tym przyszłość, widzę w tym możliwość i rozwiązanie, żeby to działało, żeby te wszystkie, bo dużo osób nie wie, że takie rzeczy się dzieją. Niektórzy są tak jak ja może z natury, a olewają system, gdzieś tam zerkną sobie na maila czy coś takiego. Mam maila, tu napisałem. Jeśli chcecie się kontaktować, zapraszam do komunikacji ze mną. To jest bardzo obszerny temat, jak widzicie, ja wyrazić tego chyba nie umiem. I chciałbym jeszcze skorzystać i ogłoszenia powiedzieć. Renata mówi, że ta tablica jest do ogłoszeń, w ogóle jakby cokolwiek chciał przedstawiać, ja sobie to też ucieka. I mam takie trzy ogłoszonka może. Pierwszy to jest temat z konopiami. I ja bym może powiedział coś takiego, że jakby to jest już element współpracy. Element współpracy, który by polegał... 3 minuty, dobra, szybko, zwięźle. No. Więc kolega, który jest rolnikiem na Podkarpaciu, w tych okolicach, wytworzył w tym roku konopie i przetworzył je na olej CBD. Ma aktualnie 35 tysięcy fiolek 10 mm. Jeśli ktoś chce wejść w kontraktację z nim, w dystrybucję, gotowe produkty, po bardzo dobrej cenie, można powiedzieć, można na tym dużo sobie zyskać i ma ktoś kapitał, zapraszam do kontaktu, podzielę się. Druga, też jakby drugi kolega z kolei robi takie inicjatywy, mamy te OZE teraz modne, solary, więc jeśli ktoś dysponuje 2 hektarami i chce na 25 lat wydzierżawić i mieć co roku 20 tysięcy z tego, też proszę o kontakt. I jeszcze taka moja inicjatywa. Drugi dzisiaj jest marzec, jutro jest trzeci. Stwórzmy dzień, na przykład 2 marca, dzień RWS-em, a 3 marca dniem suwerenności żywnościowej. Róbmy takie inicjatywy, nie bójmy się, wychodźmy. Ja wychodzę z tego lasu, jestem otwarty i nawet tu z kolegą jakby myślę nad nowym miejscem, mnie nic nie trzyma. Pomimo tej ziemi, pomimo wszystkiego, ja stwierdziłem, w pojedynkę niewiele zdziałamy. Mówię tak samo w pojedynkę, jak są nawet grupki. To nie znaczy nic. To jesteśmy dalej mali, ale jak stworzymy grupną, dużą siłę, będziemy jednością, spójnością, będziemy mieć jakąś więź i tę suwerenność żywnościową można złączyć, to czemu by nie korzystać? Wiecie, jak system nas robi w bambuko? Od wczoraj, od 1 marca są dowody z chipami, ci, co sobie nie zdają sprawy, więc chipowanie już wchodzi, system mocno drąży i idzie do bezgotówkowego systemu, więc mamy jeszcze chwilę czasu, i tak jest za późno. Działajmy, zgrupujmy się, jednoczmy. Jeszcze czwarta informacja, ja może napiszę potem na tablicy, jeśli są osoby, które medytują vipassanę, chciałbym pomedytować między godziną na przykład 7 a 8 w kopańcu numer 127 za wyrażeniem właścicielki, jest otwarta na to, żeby przeprowadzić spotkanie godzinnej medytacji. Jeśli kto ma ochotę, zapraszam jutro przed śniadankiem, tam dam informacje i tyle. Dziękuję uprzejmie.